Tak wygląda toaleta na 400 osób. Mam 22 minuty na to, żeby przygotować kolejną lekcję. U mnie w klasie do ścierania są używane majtki. Bardzo wszystkim dziękujemy za wyświetlenia poprzedniego filmu Szkoła pośród pól ryżu. Dziękujemy za całą pomoc, wsparcie i za to, że wolontariusze zgłosili się na to, aby już w najbliższe lato również wyjechać do szkoły, aby uczyć angielskiego w Kambodży. Ogromny szacun. A teraz pokażemy Wam, jak szkoła wygląda z naszej perspektywy. Okej. Mam 22 minuty na to, żeby przygotować kolejną lekcję dla około 30 dzieciaczków w wieku 4 do 6 lat, które mnie nie rozumieją za bardzo, więc no jest to nie lada wyzwanie, ale coś ogarniemy. Hej, spójrzcie, jak sobie Natalia radzi z uczeniem. Tam ją widać. Uczy dzieciaki najmłodszych grup, czyli podstawy 1, 2, 3, 4, jabłuszko, gruszka, piesek, kotek. Czyli takie absolutne podstawy. I powiem Wam, że te dzieciaki sobie naprawdę świetnie radzą. Mają chyba świadomość, że język angielski jest trochę ucieczką od tej biedy, która tutaj ma miejsce. I jest im wpojone po prostu, że to jest ich szansa. I myślę, że biorą je nawet na poważnie te 2, 4, 5-latki i oraz ci starsi. Oczywiście, nie wszyscy, niektórzy mają te lepsze zajęcia w trakcie lekcji, typu pogadać ze sobą, poprzekładać sobie karteczki. Pamiętacie, jak się karteczki dawało? I po prostu dla mnie to jest, kurczę, ciekawe doświadczenie. W mojej karierze zawodowej pracowałem na magazynie. Jeszcze wcześniej bardzo dużo pracowałem na kuchni, jako głównie kelner, w restauracjach. Przewinęło się dużo, dużo pracy. W samej Anglii 11, nawet wysypisko śmieci. Ale w życiu bym nie przypuszczał, że będę uczył angielskiego w Kambodży. Okej, to jest projekt, który jest skupiony na stworzeniu tego filmu, który miałby pomóc promować to miejsce. Ale mimo wszystko, jakie moje personalne doświadczenie, będzie to coś, co będę naprawdę bardzo długo wspominał. Myślę, że bardzo pozytywnie. Jest to naprawdę... Jest to abstrakcyjne, gdzie można w życiu wylądować. Jesteś pewny, że twoja przyszłość idzie tam, po czym lądujesz w Kambodży w szkole, pośrodku niczego. Dzisiaj miałam próbę tego, czy mogę być pedagogiem, czy nie. Pani nauczyciel, która prowadzi moją grupę, niestety się nie pojawiła z jakiegoś powodu i musiałam ją przejąć całkiem spontanicznie. Przerabiliśmy literę E jak oko, oczywiście I i kilka innych rzeczy, śpiewaliśmy tonę piosenek. Ale kurczę, ciężko jest grupę 30 dzieciaków ogarnąć, żeby były zainteresowane. Niektóre są lepsze od innych, w sensie, że niektóre są szybsze od innych, więc jak coś pisaliśmy, to jedne już dawno skończyły i się nudziły, a drugie jeszcze dukały. Więc to nie jest to łatwy kawałek chleba. Podziwiam wszystkich nauczycieli, no wszystkich. Większość nauczycielek tutaj to są 20-parolatki, 22, 23 lata. Dziewczyny, które nadal się uczą albo dopiero co skończyły swoją naukę. Jedna z nich studiowała chemię, druga matematykę, ale wszystkie, jak jeden mąż, wierzą w to, że po prostu ten angielski jest mega niesamowicie potrzebny. W związku z tym chcą te dzieciaki uczyć. Myślę, że nie zostaną tutaj na długo, bo pewnie będą chciały pójść swoją drogą. Każda z nich marzy o tym, żeby uczyć w szkole średniej przynajmniej, bo no nie oszukujmy się, tam będą mogły zarobić więcej i ten wymiar godzin też pewnie będzie wyższy. Tutaj muszą dojeżdżać z różnych zakątków wiosek i miasteczek nieopodal na 2 godziny, potem mają 2 godziny przerwy i znowu 2 godziny. Także ten dzień dla nich jest niesamowicie długi, bo jeszcze przeważnie każda z nich rano uczy w jakiejś szkole podstawowej. Guys, do not fight! It's not the ring! Puchli się ostro. It's not the ring! Not the ring! A czym zajmuje się pan dyrektor szkoły, kiedy na przykład nie rozwiązuje konfliktów, bujek i kłótni między dzieciakami? No na przykład zajmuje się administracją i papierologią związaną z prowadzeniem tego ośrodka. Oczywiście także pomaga w zajęciach lekcyjnych. A w wolnych chwilach zajmuje się spawaniem i naprawianiem tego, co już się... No, trochę zużyło. Wszyscy pracują bardzo ciężko, aby szkoła funkcjonowała prawidłowo, mimo że warunki są jakie są. Szkoła radzi sobie jak może, tablicą są kafelki podłogowe.
U mnie w klasie do ścierania są używane majtki, u Natalii papier, więc to tylko pokazuje, jak takich bardzo podstawowych rzeczy tutaj brakuje, ale kombinują, żeby sobie poradzić. Tak wygląda toaleta na 400 osób. Są takie dwie i są z wodą bieżącą dopiero od pół roku. Także szkoła dzielnie inwestuje pieniążki, które udaje im się zebrać na takie polepszenia właśnie, jakby chociaż te toalety. W szkole także jest stołówka dla dzieciaków, które wbiegają po zakupy, smakołyki i wybiegają jedząc gdzie popadnie. Można zakupić na przykład chrupki, grillowaną kiełbaskę oraz lody z kawałkami bananu. Tymi my zażeraliśmy się na potęgę. Dodatkowo nam stołówka zapewniała wyżywienie podczas pobytu. What's your name? A jak nam się mieszkało? Tak wygląda nasz pokój. Łóżka były wygodne, mieliśmy swoją łazienkę i warunki naprawdę były spoko. A tak poza tym, kto by tam siedział w pokoju, jak można tutaj zrobić tyle dobrego? Okej, ale jesteśmy tutaj tylko 5 dni tak naprawdę. I co my możemy rzeczywiście zrobić długoterminowego? Owszem, pouczenie dzieciaków, przejęcie obowiązków nauczycieli jest bardzo, bardzo fajne i na pewno pomocne dla nich. Tym bardziej, że mogą posłuchać innego akcentu oraz douczyć się nowych słówek. Spoko. Na dłuższą drogę to tak naprawdę jest tylko 5 dni. Więc pomyślałem, że potnę kilka swoich vlogów i przygotowałem dla nich film o zwierzętach, dzięki czemu nie tylko będą mogły zobaczyć zwierzęta z innych części świata, ale też pouczyć się ich nazw angielskich. I wiecie co? Dzieciaki zmasakrowały mój film. Rzeczywiście ta młodsza grupa, którą prowadzę, znała zwierzęta bardzo dobrze, poza trochę nazwami angielskimi, wcale nie były zaskoczone, może poza strusiem i foką. Ale materiał na pewno im się na przyszłość przyda, oddam go z miłą chęcią i może jeszcze więcej dzieciaków z tego skorzysta. Dla zobrazowania, w jakich warunkach szkoła powstawała, wybrałem się troszeczkę w deszczu dalej, aby wam pokazać. Otóż budynek szkoły jest nad ziemi utwardzonej, ale co możecie zobaczyć za mną, tak wyglądała poprzednio. Widzicie to błoto i wodę? Właśnie na takich gruntach ziemia została przywieziona ziemia, żeby utwardzić to i budynek szkoły mógł powstać. Ten oto charakterystyczny budynek tutaj. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, to to, że dzieciaki tutaj nie mają za bardzo telefonów, tabletów, komputerów, laptopów i tak dalej, w związku z czym one tak naprawdę bawią się na podwórkach, tak jak ja na przykład jestem z 86 rocznika i ja właśnie tak spędzałam swoje dzieciństwo, na podwórku biegając po huśtawkach, gdzieś tam się ganiając w berka i tak dalej, więc tutaj to nadal ma miejsce. W Polsce, no niestety wydaje mi się, że coraz częściej, nie tylko w Polsce, w Europie generalnie, coraz częściej dzieci jednak siedzą wlepione w jakiś ekran i grają w jakąś grę, tudzież szukają czegoś na YouTubie i tak dalej, a tutaj jednak nadal ma miejsce ta po prostu zabawa, ta komunikacja, one ze sobą rozmawiają, wyobraźcie sobie, one się bawią, biegają, kłócą się, oczywiście, że się kłócą. Tutaj któregoś dnia widzieliśmy chłopacy, oblewali się wodą z kałuży, także taki trochę hardcore, ale im to zupełnie nie przeszkadza. Tak samo jak nie przeszkadza im to, żeby biegać w boso po tych kamyczkach tutaj. Te stopy mają takie bardziej przyzwyczajone. Albo wchodzić w trawę gdzieś tam i mimo tego, że są tam jakieś owady, czy nawet nieraz węże, to one się tam bawią i najlepsze nie mają z tym żadnego problemu. Chłopcy na przykład też grają w kulki, marbles, czego no dawno już u nas nie widziałam. My kiedyś graliśmy w Pokémony, pamiętam. Więc no jest to takie fajne, bo jeszcze nie są takie zepsute tą całą elektroniką, tym całym światem wirtualnym. Najbardziej to chyba mi jest żal tych maluchów, które przyjeżdżają o godzinie 5:30, ale zanim wyjeżdżają ze szkoły z powrotem do domów, to już jest ciemno. I niekiedy mają na głowach lampy, żeby oświetlić sobie drogę, bo tutaj nie ma żadnego oświetlenia na tej drodze, a do domu daleko. No i też skradło moje serce, kiedy pojechałam z Sofią
pierwszego zdaje się dnia, żeby dzieciaki pozbierać tuk-tukiem. Młody szykuje się do szkoły. I pierwszy maluch, który wsiadł na tuk-tuka, mógł mieć może ze 2, no max 3 lata. Mama go posadziła i tak jak go posadziła, tak jechał kurczowo, trzymając się jakichś tam poręczy, żeby nie wypaść z tego trzęsącego się tuk-tuka, bo te drogi tutaj też nie są jakby najlepszego kalibru. To są po prostu zwykłe polne drogi, dziurawe, więc no jak takim tuk-tukiem się jedzie, to jednak potrafi wytrząść, potrafi czasami podskoczyć, jak wpadnie w dziurę i tak dalej. Więc zupełnie inny obraz tego, co mamy w Polsce. Ja wiem, że jeszcze mamą nie jestem, ale wiem, jak mamy przeżywają oddanie dziecka do przedszkola gdzieś tam na te pierwsze dni. A tutaj sobie nie wyobrażam polskiej mamy, która miałaby swojego malucha posadzić właśnie na takim tuk-tuku bez jakichś zabezpieczeń, bez drzwi, bez okien, bez kasku, bez niczego i po prostu jedź dziecko do szkoły, naucz się czegoś. No niesamowite. Czwórka dzieciaków na motorze prowadzonym przez dziewczynkę, która mogła mieć co najwyżej 13 lat. Fajne jest to, że właśnie organizują się tutaj i tak jak Sofia postanowił, że zamiast uciec do stolicy, gdzie mógłby na pewno zarobić dużo więcej pieniędzy jako osoba już wykształcona po studiach, postanowił zostać jednak tutaj na wsi i spróbować coś dla tych dzieciaków zrobić, żeby w przyszłości one miały jakąś szansę na coś więcej niż tylko pracę na roli, która jest oczywiście potrzebna i nie oszukujmy się, potrzebuje cały świat tego, żeby ktoś na tej roli pracował. Natomiast no, myślę, że warto jest, żeby część chociaż z tych dzieciaków wyrwała się i żeby osiągnęła coś więcej, żeby nie musiała klepać takiej biedy, żyć w ubóstwie, jak to tutaj wygląda na chwilę obecną. W kontekście takim trochę szerszym naszej podróży to w ogóle jest to niesamowite, bo wszystko zaczęło się od tego, że Piotr Olert, który jest weteranem tutaj misji UNTACT, która miała miejsce w Kambodży w 1992-1993 roku, skontaktował się z nami mailowo, potem jak usłyszał nas w polskim Radio London w PRL-u, gdzie co sobotę zdawaliśmy relacje z naszej wyprawy. Więc jakby jest to wszystko takie połączone i po raz kolejny udowadnia to, że podróżowanie pomaga ci poznać naprawdę mnóstwo ludzi i doprowadza do różnych takich sytuacji, o których nawet byśmy wcześniej sobie nie wymarzyli czy nie pomyśleli. Nigdy nie myślałam, że będę w Kambodży, w szkole, która jest zorganizowana właśnie przez, między innymi przez Polaków, i będę miała okazję raz, że robić na ten temat film z Dominikiem, a dwa, uczyć dzieciaki, poznawać ich codzienność, ich troski i ich radości. No jest to coś niesamowitego i myślę bardzo wyjątkowego dla nas. Okej, to teraz mamy dzieciaki z porannych zajęć, porannych klas wychodzą naprzód szkoły, żeby się ustawić, żebyśmy mogli ich wszystkich sfotografować. Jest ich tu około 100 do 200 każdego poranka i troszkę mniej na sesjach wieczornych, które zaczynają się o 17.30 do 19.30. Czy są minusy bycia w szkole? Tylko jeden. Piosenka, która prześladuje nas do dziś dzień. Posłuchajmy. Języka angielskiego tutaj pośrodku ryżowych pól minął nam niesamowicie szybko. Ja większość mojego czasu spędziłam w tej klasie z dzieciakami, które miały od 4 do 12 lat.
Udało mi się też spędzić trochę czasu ze starszymi dziećmi i one już trochę lepiej porozumiewają się w języku angielskim i muszę wam powiedzieć, że zdecydowanie zdają sobie sprawę z tego, jak istotnym jest to, żeby się tego angielskiego nauczyły. Mówiły mi o swoich marzeniach, o tym, że chciałyby zostać nauczycielem albo lekarzem. Był też jeden inżynier i jedna pani bizneswoman. No w końcu musi być równowaga w naturze. Więc fajnie jest posłuchać, fajnie jest porozmawiać, fajnie jest widzieć, że są takie mega chętne do tej nauki, że ciągnie ich. Wiadomo, momentami trzeba troszeczkę zachęcić, ale większość z nich naprawdę chce się nauczyć i pokonywały ten swój wstyd i niepewność siebie, jeżeli chodzi o swój język angielski, żeby troszeczkę porozmawiać. Jak tylko gdzieś nas widziały siedzących, to któreś z dzieci zawsze podbiegało i próbowało coś tam zapytać. Nawet jeżeli to było tylko how are you albo what's your name, to po prostu chciały potrenować ten swój angielski, więc myślę, że to jest świetna sprawa, że tutaj coś takiego powstało, że taka szkoła dla nich powstała i że będą miały okazję się tego angielskiego poduczyć. Wychodzi na to, że mają tutaj około 10 godzin tygodniowo, także myślę, że z czasem będą naprawdę śmigały po angielsku, a dzięki temu ich przyszłość będzie lepsza. Tak czasem w filmach udajemy, że coś niby nas interesuje, żeby to lepiej wyglądało, prawda? Także Natalia, nagrywamy, że cię coś interesuje. Teraz zbliżenie.